jestem dyrektorem oddziału Scani, w którym się znajdujemy. Jednym z 11 w Polsce. Z 11 dealerstw, bo skaniowskich jest w tym 7. Życzę zwycięstwa, walki i bardzo dobrej atmosfery do samego końca. Wiemy skądinąd już po wcześniejszych konkursach i po innych miejscach, gdzie się odbywał ten konkurs, że atmosfera jest bardzo fajna, jest bardzo zacięta, a o co walczymy, to też przedstawi za chwilę pan Paweł Paluch. Także witam serdecznie i uczę, i jeszcze raz życzę udanej zabawy. Nazywam się Paweł Paluch, jestem dyrektorem marketingu Scania Polska. Jestem organizatorem tego konkursu wraz tutaj z grupą moich współpracowników oraz oczywiście dealerami, którzy są główną siłą napędową całej organizacji Scania w Polsce. W tym roku zgłosiło się do konkursu w Polsce ponad 1600 osób. Prowadzimy 9 konkursów regionalnych, to jest właśnie jeden z tych konkursów. Zostały nam do rozegrania jeszcze dwie eliminacje. Białystok również się odbywa dzisiaj oraz konkurs w Krakowie w następnym tygodniu. Chciałbym tutaj serdecznie powitać przedstawicieli ITD i Policji. ITD po raz pierwszy jest partnerem konkursu Yankee Rebel Truck Driver. Dzięki zaangażowaniu pana ministra Bołcia mamy tutaj z nami pana zastępcę dolnośląskiego wojewódzkiego inspektora, pana Jarosława Łaganowskiego. Bardzo długie tytuły. Oraz pana Mariusza Kaczmarza, kierownika oddziału wrocławskiego. Także głośne oklaski, bo od tych panów bardzo dużo zależy dzisiaj. I nie tylko dzisiaj. I mamy również pana komisarza Adriana Kleinera z Wydziału Ruchu Drogowego z Wrocławia. A koło południa przyjedzie sam szef Wydziału Ruchu Drogowego, młodszy inspektor Mariusz Mkłos, który też będzie nam tutaj pomagał w prowadzeniu. ZMPD jeszcze jest partnerem tegorocznego konkursu. Oczywiście Komisja Europejska, organizacja IRU, czyli zrzeszająca międzynarodowych przewoźników, oraz firmy Michelin, oraz naczepa należy do firmy Schwarzenegger. Poproszę, aby pod namiotem pozostały tylko osoby piszące, natomiast rodziny zapraszam na zieloną kartę. Panowie, o takim konkursie? Przede wszystkim myślę, że jest to niezła forma spędzenia czasu, jeśli chodzi o samych kierowców, ale to, co najważniejsze tutaj, promocja bezpieczeństwa, bo to, co było powiedziane tutaj na początku przez organizatorów, ma jak najbardziej słuszny cel i myślę, że kierowcy, którzy biorą udział w takich konkursach przede wszystkim pokazują społeczeństwu, pokazują służbom kontrolnym, że chcą posiąść wiedzę, która pozwoli im bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych i to jest dla nas bardzo ważne. Który raz organizowany jest taki konkurs i czy wcześniej brał pan też w nim udział? Wcześniej nie brałem udziału, pierwszy raz biorę udział. Brali moi koledzy wcześniej udział tutaj, jak również Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Ja jestem pierwszy raz, jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wziąć udział w tym konkursie i uczestniczyć w całej tutaj tej organizacji. Myślę, że jest to bardzo dobrze zorganizowane. Widzę, że jest rywalizacja między kierowcami, a to jest chyba w tej chwili najważniejsze, bo jest to konkurs, prawda? Myślę, że dobrze będzie, jeśli zwycięzca nawet dzisiejszej edycji czy edycji polskiej, a czegoś życzę temu, który się zakwalifikuje już na wyjazd do Szwecji, będzie umiejętnie umiał wykorzystać tą wiedzę, którą posiadł, zarówno i teoretyczną, jak i praktyczną.
17 punktów. Robert Karaszkiewicz. Grzegorz Don, punktów 17. Michał Wichowicz, punktów 17. A najlepiej test napisał pan... Było 18 punktów, pan Patryk Gruber. Gratulacje. Na razie jestem w wielkim szoku. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak ochłonę, to powiem pani, jak się czuję. Dobrze, a ile się pan przygotowywał czasu? Wie pani co, przygotowywałem się pół godziny, 40 minut może. Przejrzałem gazetkę i... No i tak po prostu podstawowe informacje, które są w transporcie. Jeżeli ktoś ma styczność, wie pani, no to jakby nie musi tam się dużo przygotowywać. Przynajmniej na test. I gdzie teraz kolejny etap? Gliwice, z tego co wiem, ogólnopolskie i potem Szwecja, ale to już, wie pani, nie w tym roku na pewno. No to trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.